Okej. Dzięki w ogóle, że przyszliście na tą ostatnią prezentację dzisiejszego dnia. Widzę, że zebrało się trochę osób. Nie wiem, na ile ma to związek z tym, że druga ścieżka dotnetowa już jest zamknięta i to jest ostatnia prezentacja z dotnetu dzisiaj. Ale zobaczymy. Tak więc na szybko. Chciałem zadać pytanie, kto był z rana na prezentacji Szymona Wardy odnośnie TPA Data Flow? No to super. Postaram się dzisiaj powiedzieć, dlaczego jednak Kafka Streams może się przydać w sytuacjach, w których Szymon wybrał TPL-a. Dobra, tak więc jak widzicie, tytuł prezentacji to Kafka Streams, a dokładniej jak budować systemy reaktywne przy użyciu strumieni i grafów. Słowem wstępu o mnie, nazywam się Bartek Sobitkowski, obecnie pracuję w mBanku. Tutaj macie link do mojego bloga, mój adres mailowy, jeżeli będziecie czegoś potrzebować, po tej prezentacji być może, oraz to się nazywa kotwiczka chyba, do Twittera i do GitHuba. A więc tak, o czym sobie opowiemy? Powiemy sobie na szybko, tak naprawdę, żeby nie przedłużać, o tym, co się zmieniło trochę w podejściu do projektowania systemów w ostatnich czasach, o tym, czym jest strumieniowe przetwarzanie danych, a zwłaszcza reaktywne strumieniowe przetwarzanie danych, dlaczego to może się wam przydać, no i oczywiście, tak jak tytuł sugeruje, w jaki sposób Kafka Streams spełnia tą właściwość i w jaki sposób może wam się to przydać w waszym codziennym życiu. Więc tak, świat się troszkę zmienił. Jak widać na załączonym obrazku, zmieniła się na pewno moda wśród programistów. Zdecydowanie więcej flanelowych koszul niż jakieś 30 lat temu. Ale to nie jest jedyna rzecz, która się zmieniła. Prawda jest taka, że zmieniło się nasze podejście. Ostatnio coraz modniejsze jest wieloparadygmatowe podejście do projektowania aplikacji. Kiedyś królem tak naprawdę systemów było podejście typowo obiektowe. W chwili obecnej możemy zaobserwować coś takiego jak wzrost zainteresowania programowaniem funkcyjnym oraz innymi wzorcami projektowania, które są z nim związane. Jak również to, że zmieniły się trochę możliwości i wymagania wynikające z samej charakterystyki sprzętu. Prawdopodobnie byliście na wielu prezentacjach, które opowiadały o tym, jak zmieniał się hardware i jak wpływa on na to, w jaki sposób podchodzimy do projektowania software'u. I w wielkim skrócie tak naprawdę to, do czego zmierzam, to to, że programowanie równoległe i rozproszone wchodzi po prostu w normę, staje się standardem tego, z czym mamy do czynienia na co dzień. I w związku z tym chcielibyśmy posiadać jakąś abstrakcję na ten model, ponieważ sam model sam z siebie nie jest dość prosty. W związku z tym chcielibyśmy posiadać abstrakcję, która umożliwia nam tworzenie prostego, komponowalnego kodu, który będziemy w stanie potem szybko i wygodnie modelować oraz rozwijać. I tutaj przechodzimy powoli do idei samego programowania strumieniowego. Programowanie strumieniowe tak naprawdę zostało zapoczątkowane w 2009 wraz z wyjściem czegoś, co znamy jako Reactive Extensions. Możemy być z siebie dumni, bo to jedna z tych kilku rzeczy, które na dotnecie pojawiły się, zanim pojawiły się na Javie. I skąd Java tak naprawdę ściągała pomysły dotnetowe. I ideą Reactive Extensions i strumieni reaktywnych jako takich było traktowanie zdarzeń występujących w czasie jak kolekcji. Po to, żebyśmy mogli stosować na tym takie same operatory, jakie stosujemy często na kolekcjach. Tak więc zamiast myśleć o w sytuacji, w których zdarzenia są, w których normalne kolekcje opisują pewną listę elementów określonej długości, w przypadku strumieni zdarzeń, zamiast tego wektora długości możemy sobie wyobrazić po prostu, że jest to wektor czasu, a więc tak, zdarzenia występujące w jakichś konkretnych przedziałach czasu potencjalnie mogą być nieskończone w przeciwieństwie do większości kolekcji. Ponieważ głównie z myślą o tym powinniśmy budować nasze systemy. W pewnym momencie pewnie się będziemy chcieli je zamknąć, ale generalnie chcemy, żeby one działały przez cały czas. W związku z tym
Jest kilka podejść i to jest pierwsze, które widzicie na tym slajdzie. To było podejście zaproponowane przez Reactive Extensions i to podejście znamy jako push-based streaming. Oznacza to, że każde zdarzenie posiada swojego producenta, jakiś blok transformujący, często nazywamy to procesorem, oraz konsumenta. Tak naprawdę ten procesor jest jednocześnie konsumentem i producentem dla kogoś innego, po prostu złączonym w postaci jednego bloku. I w tym wypadku, w podejściu push-based, tempo, z jakim operacje są przetwarzane, tak naprawdę jest narzucane przez producenta tych wiadomości. To znaczy, że producent w momencie, kiedy ma jakąś nową wiadomość, wysyła ją do swojego konsumenta. On może ją przetworzyć, może nie, na czas. Co zresztą widzicie na tym przykładzie. Co w sytuacji, kiedy ilość informacji wysyłanych przez producenta danych jest o wiele większa niż to, co konsument jest w stanie przyjąć, ponieważ przykładowo konsument wykonuje jakąś poważniejszą pracę, tak? W tym momencie możemy oczywiście to buforować w pamięci, ale ponieważ konsument nie ma sposobu na to, żeby powiedzieć dla producenta wstrzymaj swoje konie, no niestety kończymy w sytuacji, w której ewentualnie pamięć się kończy. W związku z tym powstało drugie podejście, znane jako pool-based streaming, w którym to konsument dyktuje, jakie jest tempo przetwarzania tych wiadomości. To znaczy, zanim producent wyśle wiadomość do konsumenta, to konsument musi powiedzieć, wyślij mi tą wiadomość. Ewentualnie, jak na przykład w przypadku Interactive Extensions, jest to mniej znany, młodszy braciszek, powiedzmy, Reactive Extensions, konsument mówi do producenta, poinformuj mnie, kiedy zdobędziesz jakieś nowe zdarzenie, o którym jesteś w stanie mnie poinformować, w momencie, kiedy to zdarzenie nastąpi. I w tym momencie mamy tak naprawdę, w zależności od systemu, aktywną lub pasywną pauzę. To znaczy, albo czekamy na to, blokując wątek, jak w przypadku przykładowo blocking queue, albo możemy to robić w sposób asynchroniczny, tak jak właśnie w przypadku Interactive Extensions. Jest tutaj jednak inny swego typu problem. Chodzi o to, że sam czas potrzebny na przetransportowanie tych żądań i odpowiedzi może trwać o wiele dłużej niż tak jakby samo przetworzenie tej odpowiedzi, ponieważ to konsument musi za każdym razem poinformować producenta o tym, że jest w stanie przyjąć następną wiadomość. Tak naprawdę te zdolności do przesyłania danych są dość ograniczone. I nadchodzi tutaj pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić to lepiej? No i okazuje się, że jesteśmy. Ponieważ niedawno temu, no to zaledwie kilka lat temu, grupa osób, między innymi ludzie z Lightband, którzy stworzyli oryginalną AKKE i są firmą, która opiekuje się tak jakby tym produktem, do tego ludzie z Netflixa, z Pivotala i kilka jeszcze innych mniej znanych firm, zebrało się i postanowiło stworzyć pewien standard. Ten standard obecnie nosi nazwę Reactive Streams i określa on coś, co znamy jako dynamiczną, puszująco-pulującą strumieniowość z asynchronicznym ciągiem wstecznym, jakbyśmy tłumaczyli na polski. Myślę, że ciąg wsteczny to chyba najlepsze tak naprawdę tłumaczenie słowa back pressure, ponieważ o co tutaj chodzi? Chodzi o to, w wielkim skrócie, możemy sobie wyobrazić, że każdy krok w naszym łańcuchu procesowania informacji jest samoświadom tego, ile tak jakby wiadomości jest w stanie przyjąć, zanim skończy mu się pamięć. Tak więc po prostu ustalamy pewien bufor dla każdego z naszych kroków i on zna wartość tego swojego bufora. I co teraz możemy z tym zrobić? Ponieważ zna tą wartość, może podać tą informację o tym, ile jest w stanie przyjąć informacji, zanim zostanie przepełniony dla kolejnego swojego producenta tak naprawdę. A on dla kolejnego. I co dzięki temu zyskujemy? Tak naprawdę zyskujemy połączenie dwóch cech i strumieni
bazujących na pushu i tych bazujących na pullu. Mamy jednocześnie back pressure zapewniony przez fakt, że mamy coś na kształt żetonów, tak? Możemy sobie wyobrazić ten tak zwany demand w postaci żetonów, które po prostu podajemy innej osobie i ta osoba może nam zlecić jakieś zadanie tylko wtedy, kiedy nam da razem z tym żeton, tak? W taki sposób możemy o tym pomyśleć. A z kolei druga osoba nie musi za każdym razem odpytywać o kolejną informację do przetworzenia. To znaczy, że w tym momencie ona jest w stanie wysyłać te informacje tak długo, jak długo ma żetony, którymi może dysponować, a w momencie, kiedy one się kończą, tak naprawdę oczekuje po prostu na to, że konsument wyśle kolejną paczkę żetonów, którą ona będzie mogła wykorzystać. Co jest tutaj też ciekawe, to, że na podstawie tego standardu powstało 5 implementacji w Javie, między innymi Reactive Extensions for Java, oczywiście Akka Streams na JVM-ie oraz coś takiego jak Reactor. Obecnie jest ten standard dostępny również w postaci biblioteki na dotnecie i obecnie z tego co kojarzę są 2 implementacje. Reactor na dotneta oraz akka.net streams oczywiście. Co zabawniejsze, Reactive Extensions na Javie implementuje tę technologię back pressure, a z kolei dotnetowa wersja już nie. Nie pytajcie, nie wiem dlaczego. Mieli chyba chłopaki swoje powody. Ale tak, do tego dochodzi możliwość tak jakby propagacji tego całego pomysłu przez sokety, przez protokoły sieciowe. I obecnie to również jest zaimplementowane, między innymi po stronie Java i JavaScriptu jest to bardzo często wykorzystywane na przykład przez Netflixa, ponieważ JavaScriptowa wersja Reactive Extensions również wspiera ten standard. Dotnetowa nie. Tak więc przechodząc dalej. Reactive Streams mają kilka dość przydatnych cech. Jedną z nich jest to, że jesteśmy w stanie propagować to żądanie, ten demand, zapotrzebowanie na informacje wzdłuż łańcucha wykonania tak naprawdę. A więc oznacza to, że po prostu w momencie, w którym mamy jeden spośród etapów naszego przetwarzania informacji, kiedy ten jeden etap jest w jakiś sposób spowolniony, nie wiem, to może być spowolnione połączenie sieciowe czy połączenie z bazą danych, w tym stanie jest, może po prostu przesłać mniejszą ilość tych żetonów albo przesyłać je w wolniejszym tempie. A to, co wcześniej powiedziałem odnośnie dynamicznego sterowania tymi informacjami, w momencie, w którym to połączenie się zwolni i ustabilizuje, znaczy zwolni, przyspieszy i się ustabilizuje, jesteśmy w stanie z powrotem wysyłać tą ilość żetonów większej, tak jakby to zapotrzebowanie większej ilości, przez co nasz system jest w stanie samodzielnie skalować się do możliwości poszczególnych elementów procesowania naszej aplikacji. Co jest ciekawe, możemy w tym momencie również całkowicie zaprojektować naszą aplikację tak, żeby działała w takim samym trybie, w jakim mamy do czynienia z push-based albo pull-based applications. Pull-based, czyli te, które wymagają za każdym razem potwierdzenia żądania, to te, które przesyłają za każdym razem jeden token. To znaczy mówi, za każdym razem wysyłam tylko jeden token i producent, w przypadku, kiedy ja jestem konsumentem, producent wtedy wysyła mi kolejną wiadomość i czeka na kolejny token. Z kolei push-based, według standardu Reactive Extensions, oznacza to, ten standard definiuje coś takiego, że w momencie, w której wysyłamy do producenta liczbę równą wartości maksymalnej 64-bitowego longa, w tym momencie dajemy mu zielone światło i jest to równowartość powiedzenia, nie musisz już liczyć tych żetonów, po prostu daj mi wszystko, co masz, jestem w stanie to przyjąć. I jest to tak naprawdę niebezpieczne, ponieważ w tym momencie otwieramy drzwi na oścież i mówimy dawaj co masz, a nie będziemy już więcej w stanie tak jakby wstrzymać tego źródła. Ale jest taka możliwość, jeżeli będziemy mieć taką potrzebę. Kolejną cechą tego tak zwanego demand jest to, że możemy je łączyć. To znaczy, kiedy budujemy bardziej złożone workflowy, które nie operują tylko na strumieniach od A do B,
ale mogą mieć wiele współbieżnie działających etapów. Jesteśmy wtedy w stanie agregować wartość tego żądania i przesyłać je dalej. Tak jak widzicie tutaj na tym przykładzie. I jak wygląda cała implementacja tego? No to standard generalnie wygląda w miarę prosto. Jeżeli kto z was w ogóle korzystał z Reactive Extensions? No dobra, to jest, o dziwo to jest dość mało popularna technologia w przypadku aplikacji webowych, a jednak aplikacji webowych, generalnie backendu w systemach, w których ja miałem do czynienia, jest to dość mało popularne, a jest bardzo przydatne. Tutaj nomenklatura trochę się zmieniła po to, żeby po prostu uspójnić to z tym, jak wygląda to po stronie Reactive Streams w pozostałych implementacjach, w pozostałych, czyli czytajcie wszystkich poza .NET-em. Po prostu chodzi o to, że mamy zamiast interfejsów Observable i Observator, Publisher i Subscriber. Myślę, że jest to nawet troszkę bardziej czytelne. Zasadnicza różnica jest też taka, że subscription, które mamy, powinno być wyposażone w metodę request, w której przesyłamy tak naprawdę ilość tych żetonów, które tak w gruncie rzeczy chcemy wysłać. To, co jest tutaj również ważne, wszystkie te metody zwracają voida. I co to znaczy? To tak naprawdę znaczy, że jesteśmy w stanie obsłużyć każde z tych wywołań w sposób asynchroniczny i to niezależnie od platformy. Ja wiem, że przyzwyczailiśmy się do tego, żeby w dotnecie obecnie wszystkie problemy związane z asynchronicznością rozwiązywać na podstawie tasków, ale prawda jest taka, że w ten sposób możemy zaimplementować zarówno serwisy, znaczy serwisy, implementacje operujące wewnątrz na taskach, jak i te, które nie robią tego w ten sposób. Przykładowo w Access Streams i chyba również w Reactorze działa to tak, że całość tego, cały ten etap przesyłania informacji między kolejnymi fazami, między kolejnymi etapami odbywa się w sposób asynchroniczny. To znaczy, że nie oczekujemy na to, aż coś, jakaś operacja się wykona po to, żeby potem wysłać tą wiadomość, to żądanie o więcej elementów, tylko jesteśmy w stanie stworzyć to w trakcie, w momencie, jak przetwarzamy to żądanie. I to, co jest tutaj ważne, to jest coś, co rzadko występuje, bardzo określenie to w dotnecie, to jest Service Provider Interface. Jest pewna różnica między tym a Application Provider Interface, a mianowicie taka, że nie przeważnie jest to interfejs dla użytkownika końcowego. Nie jest to interfejs dla użytkownika końcowego, tylko dla osoby implementującej dany standard. To znaczy, że my przeważnie nie musimy implementować wszystkich tych interfejsów, tylko raczej skorzystać z biblioteki, która implementuje je za nas, ponieważ oprócz tego, że mamy te interfejsy, tak naprawdę dochodzi jeszcze cała strona reguł, jakie te interfejsy muszą spełniać. I w momencie, w którym chcielibyście jednak mimo wszystko cały czas to zaimplementować, również w ramach tego samego projektu Reactive Streams, jeżeli byście wpadli na repozytorium GitHuba, jesteście w stanie pobrać coś, co się nazywa TCK, to znaczy, tak naprawdę się dziwnie tłumaczę, ale chodzi o Compatibility Test Kit. I jest to zestaw testów, które są za was zaimplementowane, po to, żebyście mogli wstrzyknąć swoje implementacje interfejsów i zobaczyć, czy wszystkie te wasza implementacja spełnia wymogi tego standardu. Dobrze. Teraz przechodzimy do Akka Streams. Tak jak tam mieliśmy publisher, subscriber i procesor, który łączył publishera i subscribera. Tak samo w Akka Streams korowymi konceptami, głównymi konceptami są source flow i sync. Czyli w skrócie mówiąc, źródło, jakiś flow i ujście. Co jest tutaj istotne? Źródło wyłącznie emituje dane, nigdy nie otrzymuje żadnych. Ma po prostu jedno wyjście. Flow może je transformować, przy czym flow może mieć tak naprawdę więcej niż jedno wejście i więcej niż jedno wyjście. Dlatego początek prezentacji mówił o grafach, nie o zwykłych strumieniach. Dodatkowo sync po prostu ma same wejścia, nie ma żadnych wyjść. I jak to wygląda w kodzie? Może sobie już coś pokażemy, żeby nie zanudzać. O, widzę. Widać, czy padnie.
Dobra. Mogę jakoś duplikować? No ja jestem całkiem na poprzednim. Aha, okej. Dobra. Widzę, że będzie ciężko. Słuchajcie, a mogę jakoś to zduplikować? Tak, widzę, ale chodzi o to, że ja lokalnie tego u siebie nie widzę i muszę cały czas się oglądać. Dobra. Wiecie co? Zaczniemy od czegoś innego. Do tego wrócimy zaraz. Ale spokojnie, wszystko będzie dobrze. Sorry za zamieszanie, problemy techniczne. Dobra, zaczniemy od tego. Nie, po prostu w ten sposób będzie mi łatwiej wam pokazać. To jest podstawowa implementacja, która tak naprawdę robi całą robotę. I prawda jest taka, że można to dosłownie wkleić w aplikację konsolową i to będzie działać. To, co tutaj tworzymy tak naprawdę, pierwsze dwa usingi, to jest coś, co jest tak zwanym actor systemem, czyli ponieważ akka.net generalnie jest platformą do tworzenia aplikacji w modelu aktorowym, ale ta prezentacja nie opiera się, nie będzie wam mówić za bardzo o tym, czym są aktorzy. W tym momencie to, co musicie wiedzieć, to to, że actor system jest to tak zwany coś w rodzaju konteneru, który będzie hostował wszystkich aktorów, którzy są wykonywani w ramach Aki.net. To jest podstawowy komponent. Drugim jest materializer, o którym sobie też za chwilę powiemy. I on generalnie będzie odpowiadał za coś, co nazywamy materializacją, czy wykonaniem naszego strumienia. To, co macie dalej, source, flow i sync. To jest coś, co już mogliście zobaczyć w zasadzie w ramach opowieści o TPA Data Flow. Tak naprawdę to są odpowiedniki action bloków, transform bloków, źródła w tym wypadku, tak? W tym momencie, na tym przykładzie, ja jako źródła użyłem po prostu kolekcji dotnetowej, ale prawda jest taka, że tym źródłem może być wszystko. To może być kolejka do service busa, kolejka do, nie wiem, RabbitMQ, dowolnej innej kolejki, to może być Kafka, to może być nawet strumień TCP, bądź HTTP, o czym sobie powiemy za chwilę. Może być to dowolne źródło danych tak naprawdę. To może być nawet pojedynczy element albo task. Czym jest flow? Flow ma za zadanie po prostu transformować dane z jednego stanu w inny. W tym momencie to, co widzicie tutaj, ja otworzyłem flow select, czyli tak naprawdę blok kodu, który ma za zadanie mapować dane z inta na stringa, tak naprawdę przez wywoływanie to string. Sync z kolei jest ujściem, o którym też mówiłem. I w tym wypadku to ujście to jest po prostu zwykła pętla for each, która dla każdego przesłanego do niej elementu będzie wrzucała ją na konsolę. I to, co macie pod spodem, to jest konstrukcja grafu. Ponieważ o strumieniu danych, nawet jeżeli to jest prosty strumień z punktu A do punktu B, możemy myśleć jak o po prostu prostym grafie. I w ten sposób tak naprawdę to wygląda to pod spodem w przypadku Akka Streams. To wszystko jest graf. I graf do tego, żeby móc go zmaterializować, czyli uruchomić za pomocą tej metody run, wymaga tego, żeby podać mu tak naprawdę załatać wszystkie możliwe wejścia. To znaczy, tak jak mówiliśmy sobie o blokach kodu, które mieliśmy wcześniej, o tym, że źródła mają wyjścia, ujścia mają wejścia, tak, a flowy mają jedno i drugie. Chodzi o to, że Akka Streams sprawdza, czy przypadkiem nie zamierzamy sobie strzelić w stopę i przed materializacją grafu wymaga od nas tego, aby wszystkie wejścia i wyjścia były tak naprawdę kierowały do jakiegoś punktu danych. To znaczy nie możemy uruchomić grafu, który jest niekompletny w tym momencie, w którym mamy jakieś wolne, wiszące fragmenty. No i to, czym jest końcówka, to jest tak naprawdę materializacja grafu, o której powiemy sobie za chwilę. Tylko że ten kod jest taki trochę imperatywny, tak? Tworzymy sobie jakieś bloki, w jakiś dziwny sposób je łączymy. Więc jest jeszcze druga opcja, żeby to połączyć w coś, co bardziej nam przypomina linku i jest zdecydowanie krótsze w zapisie.
I wygląda to mniej więcej tak. Jest to dokładnie ten sam kod. Kiedy warto stosować tamtą wersję? Na pewno w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z takimi grafami, w których skłania linku uniemożliwiłaby nam tak naprawdę zapisanie takiego grafu, ponieważ przykładowo chcielibyśmy stworzyć pętlę wsteczną, tak? Coś, co nazywamy powszechnie feedback loopem, to znaczy przykładowo od punktu A do punktu B i od punktu B do punktu A z powrotem. W linku raczej się nie da czegoś takiego zapisać. W tym momencie przydaje się właśnie to, co widzieliśmy tam na poprzednim slajdzie. W tym momencie jesteśmy w stanie traktować te konkretne kroki i jak obiekty, więc możemy również wywoływać metody między nimi. W tym momencie to jest po prostu linearny flow. Do czego jeszcze może się to przydać? Wyobraźmy sobie, że mamy flow, dwa flowy, które są skierowane w przeciwne strony. Najprostszym przykładem, to co tutaj pokazałem, jest flow określający stos TCP/IP. W tym momencie możemy sobie wyobrazić, że tak naprawdę cały nasz ciąg procesowy to jest układanie protokołów jeden na drugim. Mamy czyste sokety, na tym układamy stos TCP, na tym możemy ułożyć sobie jakiegoś TLS-a, na tym możemy sobie wstawić HTTP, potem możemy sobie wstawić jakieś metryki, autentykację, logowanie i tego typu rzeczy. I tak naprawdę wszystko to są pojedyncze bloki, tak jak widzieliście tam. Po prostu nakładamy je jeden na drugi, konstruując w ten sposób graf. I to wszystko, co najważniejsze, to wszystko ma jeden, tak naprawdę ten sam interfejs. W tym momencie nie ma czegoś takiego jak programowanie aspektowe, w którym mamy część kodu, które oznaczamy jakimiś atrybutami, inną część, do którego musimy napisać jakiegoś interceptora, który w ogóle korzysta z innego API. W tym momencie wszystko to jest po prostu pojedynczy komponent, który implementuje interfejs. W tym wypadku to się nazywa BDFlow, ponieważ jest to flow, który działa w dwie strony. To, co widzicie tam na końcu, co ja określiłem mianem user logic, jak widzicie, on ma jedno wejście, jedno wyjście i tak naprawdę to jest flow w gruncie rzeczy, tak? Możemy sobie pomyśleć w tym momencie, w jaki sposób chcielibyśmy to wsadzić w naszą aplikację. To tak naprawdę dowolna metoda, jaką wywołujemy, to jest tak naprawdę flow select, gdzie nasza metoda to jest parametr wejściowy tego flow select przyjmujący jedną, tak naprawdę jest jednoparametrową funkcją, tak? Przyjmuje jeden element na wejściu i oddaje jeden element na wyjściu. I w ten sposób też możemy myśleć o tym, jak o flow'le. Więc dobra, spróbujmy sobie teraz coś nieco pokazać. Znowu. Słuchajcie, ktoś z was wie może, jak zduplikować ten ekran jednak? Że? Okej. Dobra. To tutaj napiszemy sobie jakiś prosty. Dobra, w tym wypadku oczywiście cała Akka Streams jest statycznie typowana, więc też nie ma bólu o to, że wyślemy dane, których nie jesteśmy w stanie obsłużyć czy przyjąć po drugiej stronie. I source jest to klasa statyczna i przyjmuje ona przynajmniej kilkadziesiąt typów parametrów. To może być, tak jak powiedziałem, strumień danych, to może być przykładowo task, który wykonuje jakąś, wysyła na przykład jakieś zdarzenie w okresowych przedziałach czasu, jeżeli byśmy chcieli na przykład odpalić coś, co się wykonuje co sekundę, co dwie sekundy, coś w ten deseń. To może być task, to może być inny graf, to może być powtarzalne źródło danych. To może być również inny aktor, ponieważ Akka Streams generalnie da się zintegrować z modelem aktorowym samym z siebie. A może to być również dowolny inny subskrybent, który dziedziczy po tym tak zwanym iSubscriber, o którym wam powiedziałem wcześniej, a to znaczy, że możecie strumienie Akki integrować na przykład z tym reaktorem, o którym opowiedziałem. Być może w przyszłości pojawią się inne, ale to, co nam to wszystko umożliwia, to, że cały ten backpressure możemy przykładowo pociągnąć od punktu, z którego tak naprawdę powinniśmy zacząć, to znaczy od bazy danych, aż do naszego klienta. To znaczy, jesteśmy w stanie wstrzymać klienta naszej aplikacji po to, żeby nie przeładował naszej bazy danych, tak? Ponieważ już w tym momencie, w którym on klika ten przycisk po swojej stronie, wiemy,
że nasza baza danych jest zbyt obciążona, żeby być w stanie go obsłużyć. I na podobnej zasadzie to działa w przypadku JVM-owej Akki, która na Akka Streams obudowała cały framework HTTP. Pewnym problemem w przypadku integracji tego ze zwykłym aktorem jest to, że standardowo aktorzy nie wiedzą, czym tak naprawdę jest, to jest cały opis, jakbyście chcieli. Widzicie, że jest udokumentowane, prawda? Więc pewnym problemem na przykład w przypadku aktora z takiego standardowego jest to, że on nie jest świadom istnienia czegoś takiego jak back pressure, a zwłaszcza ten sterowany przez demand, tak? I to się może również zdarzyć w aplikacjach, które wy może byście chcieli napisać. I w tym wypadku tak naprawdę to, co Akka tutaj oferuje, to jest buforowanie danych w przypadku, kiedy te obciążenie tak jakby rośnie gwałtownie, ale na krótki czas, bo wtedy możemy sobie te dane po prostu zbuforować. I coś, co nazywamy overflow strategy. I overflow strategy tak naprawdę oferuje jedną z kilku opcji. Back pressure, który, no wiadomo, nie musi być wspierany. Ale w przypadku, kiedy jednak byśmy przeładowali ten bufor, jesteśmy w stanie określić jeszcze pozostałe. To znaczy możemy sobie wybrać, że na przykład usuwamy najstarszy element, ponieważ uważamy, że jest nieaktualny. Tak? Wyobraźmy sobie, że tworzymy jakiś procesor, który zbiera nam dane z giełdy i te dane z giełdy nadlatują w tempie o wiele szybszym, niż jesteśmy w stanie je przetworzyć, ale również nie musimy przetwarzać każdego tak jakby z tych tików, które do nas przychodzą. Po prostu możemy uznać, że w momencie, w którym nie jesteśmy w stanie przetworzyć ich wszystkich, to po prostu najstarsze wyrzucamy, bo już nie są aktualne dla nas, już nie są dla nas ważne. Możemy odrzucić również najnowszy element, najstarszy, możemy zdecydować się, żeby wyrzucamy cały bufor, a możemy na przykład wyrzucić tę wiadomość, która właśnie nadeszła, tak? Więc tak naprawdę to zależy od nas. Ja tutaj użyję czegoś prostego. From bierze po prostu zwykłą kolekcję danych. Może użyjmy tego przykładu, który tam mamy. To, co mamy dalej. Dobra. Mamy tutaj również całkiem sporo metod. Tych metod jest na pewno ponad 40. Przykładowo to są metody stare, znane z linku, takie jak select. Niektórych nie ma. Przykładowo nie ma czegoś takiego jak distinct. A to z prostej przyczyny. Tak jak powiedziałem na samym początku, możliwe, że nasze źródło danych jest nieskończone i całkiem prawdopodobne, że w takim kontekście byście go używali. W tym momencie distinct nie ma najmniejszego sensu, bo co jeżeli mielibyśmy na przykład 9 miliardów unikatowych elementów i za każdym razem, jak wywołujemy distinct, chcemy sprawdzić, czy takiego elementu nie ma. To, co miałoby sens, to deduplikacja. Po prostu jeżeli dany element pojawi się dwa razy pod rząd, moglibyśmy chcieć go zdeduplikować przykładowo. To, co oprócz tego widzicie, to jest select async, który tak naprawdę trochę nam rozłącza ten flow, ale opowiem o tym za chwilę, kiedy przejdę do tego, jak to jest materializowane. Oraz select async unordered, który tak naprawdę to, co robi, to samo co select async, tylko tyle, że nie interesuje nas wtedy kolejność, w której odpowiedzi zaszły, bo jeżeli byśmy spróbowali wykonać select async na elementach 1, 2, 3, to odpowiedzi do nas, tak jakby po tym selekcie, przyjdą też w takiej kolejności, w jakiej weszły te elementy przed tym selectem. W przypadku, kiedy robimy to na zasadzie unordered, to kolejność nas nie interesuje. Po prostu to, co pierwsze zostało wykonane, to zwracamy tak naprawdę. I widzę, że nam się czas trochę zwęża. Dobra, to teraz jak wygląda graf? Tutaj stworzyłem coś takiego jak przykładowy graf. Jest to web crawler. Akurat chyba podobno Szymon wykorzystuje coś takiego. To, co widzicie tutaj, to tak naprawdę to wszystko to są stage, kolejne stage wykonania aplikacji w postaci kolejnych etapów w Akka Streams. To, co was może zdziwić tam na górze, to jest conflate. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że gdybyśmy, wyobraźmy sobie, pobieramy jakąś stronę z internetu, teraz chcemy z niej wyciągnąć wszystkie linki i te wszystkie linki wprowadzić do obiegu, żeby dalej tak jakby z nich wyciągać te dane. Moglibyśmy, ponieważ mamy back pressure, to nie jesteśmy w stanie w ten sposób zapchać, bo to w tym momencie nie będzie działać w ten sposób, ale w momencie, w którym
nasz tak zwany upstream, czyli to źródło danych, generuje cały czas dużo więcej informacji niż downstream, tak zwany, jest w stanie ich przyjąć. Możemy zdecydować, że na przykład chcemy zgrupować te dane. W ramach tego flowu jest metoda przykładowo group, która ładuje nam elementów po 1000. Możemy sobie tak wybrać. Szymon też to pokazywał. Ale powiedzmy, że zebraliśmy 999 elementów i ostatniego nigdy nie dostaliśmy, tak? W tym momencie możemy na przykład zdecydować się na coś takiego jak group within, który zbiera nam powiedzmy do 1000 elementów lub do sekundy, tak? Czyli w tym wypadku co wystąpi pierwszy? Albo zbierzemy 1000 elementów i wyślemy te spakowane 1000 elementów razem, albo jeżeli po pół sekundy nie zebraliśmy 1000, to po pół sekundy wysyłamy to wszystko, co mieliśmy. Trzecią, ostatnią opcją jest conflate, który sam tak jakby sprawdza, jaki jest demand od naszego downstreamu. To znaczy, w momencie, kiedy nasz publisher dostał 10 żetonów, ale ma 100 elementów, to wysyła tak naprawdę po jednym elemencie na żeton, tak? Zużył te 10, ale wciąż ma 90 w trakcie, czekając na przetworzenie. W tym momencie on zaczyna je dopiero grupować. W momencie, jak się wyzbył tych wszystkich żetonów, przychodzi do niego kolejny żeton, to wysyła te 90 razem. W tym momencie nie mamy tego ograniczenia, że czekamy na przykład na zebranie odpowiedniej ilości elementów albo na poczekanie powiedzmy 3 sekund na to, żeby coś wysłać, bo w trakcie tych 3 sekund nasza maszyna mogłaby paść. Po prostu w najlepszym możliwym momencie, kiedy jesteśmy w stanie to przetworzyć, wysyłamy to dalej. I w ten sposób to działa tutaj. I co jest najlepsze? Ja nawet udało mi się zaimplementować tego webcrawlera. Generalnie cała aplikacja, to są struktury pomocnicze, czyli generalnie page info, które zawiera URL-a i body naszej strony, link, który określa link źródłowy docelowy. A, sorry, znowu. Cholera. Dobra. Czyli to są tak naprawdę struktury pomocnicze, a całe mięsko wygląda tak. Więc tworzymy flow, który też jest komponowalny. Tak jak widzicie, on ma swój typ. I to, co on posiada. Tworzymy tak naprawdę merge i broadcasta. Merge określa nam, że zbiera informacje z kilku źródeł. Broadcast wysyła je do kilku źródeł. Przy czym merge preferred jest to pewna optymalizacja, która mówi, że pierwsze tak jakby wejście do niego jest bardziej preferowane od innych. Nie szukaj sobie, nie próbuj szukać, czy informacja jest na którymś z tych portów wyjściowych w losowej kolejności, tylko zawsze sprawdzę od tego pierwszego. W naszym wypadku się to przyda, ponieważ tak naprawdę drugim źródłem stosujemy tylko do zainicjowania naszego portu. W tym momencie tworzymy sobie flow, którego zadaniem jest pobranie ilości stron. Tutaj go rozdzielam na liczbę procesorów. Wyciągamy z nich linki. Potem te linki próbujemy. To jest właśnie ta metoda conflate. Czyli w momencie, w którym jesteśmy w stanie obsłużyć natychmiast, to po prostu ładujemy je do listy. Chodzi o to, że musimy mieć jakiś wspólny interfejs dla tych wiadomości, które wysyłamy. Więc byłaby to jednoelementowa lista. A w momencie, w którym nie jesteśmy w stanie ich przetworzyć wszystkich naraz, to po prostu rozrastamy tą listę. Potem próbujemy to wrzucić. Ja tutaj wykorzystuję bazę SQL-ową i tak naprawdę obciążenie jest na tej bazie, ponieważ ta baza, to na niej tak naprawdę spoczywa największa robota, ponieważ ona jest blokuje I/O w tym wypadku i wtedy wysyłamy te informacje dalej. Na sam koniec zbieramy te linki i tworzymy pętlę feedbackową tak naprawdę, w której po prostu z tych par strona wyjściowa, strona, do której ona przekierowuje, wybieramy po prostu tą stronę, która strony przekierowanej i traktujemy ją jak stronę źródłową dalej. A tak wygląda złożenie tego grafu, który tak naprawdę widzieliście tam wyżej, tak? Czyli od merge'a przez flow do broadcasta, od broadcasta przez feedback loop do tego preferowanego merge'a, a to, co wypuszczamy na zewnątrz, to flow, który tak naprawdę po broadcaście i po merge'u ma wciąż po jednym punkcie wyjściowym wolnym, więc po prostu przekazujemy je do flow'a tak, żebyśmy mogli sobie dowolne końcówki podłączyć. W ten sposób możemy bardzo łatwo testować ten cały system. I jak to działa? Generalnie to wszystko to jest aplikacja webowa i źródło oraz cały ten flow jest podpięty do
czegoś, co jest tak naprawdę znane jako AK Streams Signal R. I jest to tak naprawdę signalerowy persistent connection, który wystawia nam punkt wyjściowy w postaci źródła i punkt ujściowy do klienta z powrotem w postaci ujścia. I w tym momencie po prostu wpinam w niego ten flow i mam tutaj po drodze przy okazji logowanie danych, bo to też jest po prostu kolejny etap flowu. I wysyłam te informacje dla wszystkich nasłuchujących. Teraz na szybko. Muszę sobie udostępnić internet. Tutaj też. Aplikacja działa. Fajne kolorki. Jak? Dobra, tutaj wrzuciłem stronę, która wiem, że się kiedyś skończy, bo moglibyśmy ściągnąć pół internetu. No i się zaczęło. Zaczynam pobierać te strony i na żywo one są wrzucane. Szczerze przyznam, że na tą prezentację chciałem większych wodotrysków, które miałyby pokazywać to wszystko na grafie i renderować ten graf po stronie JavaScriptu, tylko że pojawił się problem, że ten graf nie jest w stanie się odświeżać tak szybko, jak te strony się pobierają, więc trochę się zwisiło wtedy. No ale niestety Signal R nie wspiera back pressure. Tak się już składa. No dobra. Wybaczcie za moje upośledzone zdolności PowerPointa. No więc tak, to co jeszcze mamy dostępne, to jest, chociaż czekajcie, nie mamy czasu, dobra, to ominiemy. Chodzi o to, że istnieje coś takiego jak AK Persistent Queries, które wspiera persystencję na poziomie aktorów. Jeżeli wiecie, jak persystencja aktorów w akcie działa, to dobrze, jeżeli nie, to powiem, że w skrócie chodzi o event sourcing, jak to, że w akcie są event sourcowani. A z drugiej strony, tak jak Bridge Site, Query Site, to AK Persistent Query, które jest w stanie zbudować strumień z tego źródła danych, które jest zasilane z poziomu aktora, po to, żeby móc to odczytać w postaci query, które działa na żywo. Przykładowo możemy sobie zrobić zapytanie do bazy danych, nawet SQL-owej, i to zapytanie będzie otrzymywało informacje na bieżąco, jak one się będą pojawiały, jak będą zapisywane przez aktora. Czyli nie musimy odpytywać co 10 sekund, tylko po prostu mamy to jedno persistent query, które będzie poolowało za nas te dane. I teraz na szybko, jak AK Streams jest zrobione. Tak jak wam powiedziałem, to są dwie fazy. Mamy tego materializatora i mamy shape. Shape, czyli kształt, określa nam, w jaki sposób graf jest skonstruowany, w jaki sposób konkretne etapy są ze sobą połączone. I co najważniejsze, na tym etapie nic się nie dzieje. Tak naprawdę. Nic poza tym, że ustaliliśmy kształt tego grafu. Całe to mięcho to tak naprawdę materializator, który jest plugowalny. Możemy sobie własną definicję tego materializatora zbudować. I w przypadku AK Streams ten materializator ładuje to wszystko na aktorów tak naprawdę pod spodem, po to, żeby zapewnić współbieżność. A jest to o tyle fajne, że w momencie, w którym jesteśmy w stanie podać ten graf już skonstruowany do materializatora, żeby go tak naprawdę uruchomił, jesteśmy w stanie dokonać pewnych optymalizacji, ponieważ w tym momencie wiemy, jak ten graf wygląda, więc jesteśmy w stanie po prostu optymalizować pewne ścieżki. I najbardziej znaną techniką jest tworzenie granic asynchroniczności. To znaczy, że w momencie, w którym między jednym etapem a drugim następuje asynchroniczne przetwarzanie danych, tak jak w tym select async na przykład, w tym momencie stawiamy granice asynchroniczności. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że wszystkie zadania, które były poprzednio uruchamiane, są wykonywane synchronicznie. A co dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić? Te same zadania, które są wykonywane asynchronicznie, jesteśmy w stanie zalokować na pojedynczego aktora i w ten sposób bardzo zyskać na wydajności aplikacji. Tak naprawdę cały nasz stream, cały nasz flow może się wykonać w ramach jednego aktora na jednym wątku, na jednym procesie. Nie musimy się bujać między rozrzucaniem tych informacji po wielu taskach, po wielu procesach. Możemy to wszystko załadować do jednego aktora i tak naprawdę to się dzieje pod maską, bez naszej wiedzy. Jeżeli chcemy, możemy to tak naprawdę, tak jakby tą granicę synchroniczności ustawić w sposób jawny, bo API na to pozwala, ale nie jesteśmy zmuszeni i generalnie jest to chyba jedna z największych optymalizacji, jaka AK Streams wrzuca za nas tak naprawdę. I na szybko, ponieważ nie mamy już czasu. To są referencje, zastanawiałem się, co tu wrzucić, ale tak naprawdę dokumentacja oficjalna do AK Streams jest chyba najlepsza, jaka jest obecnie do AK.net. Ma kilkadziesiąt stron i na pewno wszystko znajdziecie tam, czego potrzebujecie.
Więc to jest po prostu oficjalna dokumentacja. Pluginy integracyjne między innymi z Azure, z Service Busem, z Event Hubem, z Azure Queries, tak? Nie pamiętam, jak się ta technologia nazywa, chociaż pisałem na tę inżynierkę. Jak również z Signalera. Tak więc to jest tyle i pytania do mnie od was. Wybaczcie, że musiałem tak przyspieszyć na koniec, ale jesteśmy troszkę po czasie. Takie może pytanie, gdzie to się nie nadaje? Wpadliście na to? Tak jak powiedziałem, jest faza materializacji. Faza materializacji troszkę czasu zajmuje. A to oznacza, że nie próbujcie tym zastępować jakiś linku to objects, bo to nie do tego służy. I generalnie jest to stworzone z myślą o takich strumieniach, które mają żyć przez jakiś czas, tak? Przynajmniej przez te kilka sekund. Właśnie ze względu na tą fazę materializacji, która no, wymaga odrobinę czasu, żeby się odpalić, żeby skonstruować całą tak jakby wynikową część tego grafu. Więc do krótkich robótek to się nie nadaje, do skryptów nie, ale do już działających aplikacji, działających systemów tak. Dobra, dzięki.